Witam, z tej strony Kazisława, to jest kolejny odcinek z Costume Questa. Pierwsze co to mi się narzuca w oczy, właśnie brak tego, brak, nie, przed komputerem oczywiście, brak światełka z mikrofonu. No właśnie dlatego, że ja nagrywam teraz na mikrofonie ze słuchawek, jak wiecie. Powiedziałem że, w poprzednim odcinku, że prawdopodobnie nagram na słuchawkowym. Pierwsze co tu mi się właśnie narzuca. No i ciężko mi jest teraz tak trochę się przyzwyczaić do tego, ale oczywiście postaram się. O wszystkim pamiętać. Tak. O, zostałem przyłapany. Teraz wypadałoby się podzielić. Trójka dzieci z sześciu. Tak. Nie, ja, dobra. Czyli po prostu, jeżeli wyjdziemy, tak teraz myślę chwilę, ale zauważyłem to właśnie przed chwilą, że jak czytaliśmy grę, to zostaliśmy w tym miejscu, w którym skończyłem grę poprzedni odcinek nagrywanie i automatycznie nie musiałem lecieć zapisywać. No jest to czasem ułatwienie. A czasem nie, ale... Znaczy, nie do końca w tym samym miejscu, ale... Powiem tak, nie jest źle, ponieważ nie jesteśmy daleko. Dajemy radę. I tak. Bajerańskie wersje kości świecą w ciemności, ja mam to tańszą. I tak, to ostatnio teraz trochę gram w nie Costume Questa, tylko w... kurczę. South Park Kid, prawda, to jest gra oczywiście podobna, prawie identyczna, tylko podobna do tej. Oj, inspektor słodyczy. Podobna do tej, są też takie właśnie walki. Tyle, że tam są bardziej żarty z pierdami, bądź właśnie z różnymi innymi dziwnymi rzeczami. No jest to po prostu dla mnie lekko... O, dla mnie lekko ułatwienie. Nie ułatwienie, tylko dla mnie lekki sposób na pomoc w rozgrywce. Oj, wypadnie nam medyk. Na pomoc, nie w pomoc w rozgrywce, tylko... Teraz nauczę się po prostu trochę tej walki systematyczności, takich innych różnych dziwnych rzeczy. No i tak. Cóż. Uciekamy. Jeżeli chodzi o tam serię Studio Managera, to jak wiecie, niestety coś nam kiepsko idzie. Znaczy kiepsko. Jak wiecie, w pierwszych 5 odcinkach nam szło kiepsko. Oczywiście mówię tak tylko dlatego, że nagrywam teraz odcinki z Costume Questa. Nie nagrałem jeszcze odcinka z Nadera. Oczywiście będziecie mieć te odcinki, jak ja to mówię, to oczywiście odcinki już są, ale po prostu idzie nam kiepsko. U mnie w serii jestem duchem cudnych. Susan B. Anthony, jejcie. A, czyli jak uderzyłem go, to on powiedział mi, tak właśnie zdziwiłem się trochę, bo jak uderzyłem go, to on mi coś powiedział, ja nie zrozumiałem co. Dopiero zorientowałem się, że to jest chodzi po uderzeniu go do... po... spytaniu go... znaczy po uderzeniu... wróć, po interakcji z nim dowiedziałem się właśnie, że on mówił o sufrażystce i właśnie to była odpowiedź na pytanie na to, jaką sufrażystką jest. Tak, wiem, że zamulam w tym Costume Questie, ale to jest wina. Ostatnimi czasy wina tego właśnie, że spałem w dzień. Co powiesz na drewnianą nogę w palancie? Że spałem w dzień, a nie w nocy? Wróć, odwrotnie, że spałem w nocy, a nie tak jak standardowo śpię. Przepraszam, nie przeszkadzało, może po prostu badam sprawę tajemniczej awarii kolejki sklepowej. Żadna mi tajemnica, to wszystko wina potworów.
Ja jestem naukowcem, więc nie wierzę w magię. Te potwory to po prostu nieznany gatunek z odległej galaktyki, który przybył tutaj przez tunel, przez kompletnie naukowy tunel czasoprzestrzenny. One są magiczne. Nie ma czasu na kłótnie. Potwory porwały moją siostrę i musimy ją odnaleźć. Mogę zasugerować połączenie naszych mocy magii i nauki, aby z nimi walczyć. Oczywiście znowu ziewam, ale masz na myśli drużynę? Dokładnie, mogę mieć te spodnie dresowe na przebranie. Pewnie. Okej, czyli Lucy jest trzecim tym i pomoże nam w walce. My jesteśmy tym, a Lucy będzie od światła. Uroczy. Obserwacja, dźwięki nieludzkiego pochodzenia przed nami. Potwory. Drosille, słyszysz co mówią? Bo już raz mnie zawiodłeś, Bojanie. Czy popełniłam błąd, gdy dałam ci drugą szansę? Nie? Ech, po prostu pośpiesz się z tymi słodyczami. Wracam do kopalni słodyczy, aby dopilnować, żeby Mekstal nie spał na warcie. Hipoteza. Potwory używają kolejki sklepowej, aby przewozić słodycze. Wydaje mi się, że już pora, żeby oczyścić te tory. Oczywiście wracamy się z powrotem do sklepu, ponieważ jak mówiłem w poprzednim odcinku. O, dobra, dostaliśmy się. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie chcę. Nie chcę omijać sobie wróć, nie chcę tutaj omijać potworów. Dobra. Taka informacja. Pamiętajcie, że ja nie nudzę się przy tej grze, oczywiście. Moje ziewanie jest spowodowane właśnie jedynym powodem jest to właśnie, że ja śpię teraz dzień. Już mi się. Nasze śpię dzień. Dzisiaj spałem do 14. Witamy, oto przed wami wyzwanie kostiumowe Centrum Handlowego. Jestem się na przystań. Akurat zdążyliście, aby wziąć udział w kategorii drużynowej. Macie ochotę się przyłączyć? Macie szansę na wygranie pojedynek przebranie, które wyprzedza swoją epokę. Co musimy zrobić? Po prostu musicie nas z sobą oszarować. A między nami możecie być o włos przed konkurencją, jeżeli porozmawiacie z sędziami. Spoglądajcie ich po pomarańczowych kurtkach, po prostu porozmawiajcie ze mną, jak już będziecie gotowi. To tak wyglądają włosy tak wyglądają włosy mojej mamy. Rych. Szkoda, że nie mam wideo, a to diabeł. Nie był jak taki. O, sędzia. Cześć, jestem pani Kim. Te przebrania są ładne, jednak na razie żadne nie miało tej głębi. Jeżeli zobaczyłabym coś pouczającego. Trzy. Jeden, dobra. Nie uważasz, że moje przebranie jest trochę takie bezduszne? Dobra. Muszę sobie zrobić kawę. A już taką nie cappuccino, bo ja cappuccino ostatnimi dniami pije. Dawno nie piłem. Mam w domu właśnie cappuccino i muszę sobie zrobić teraz ze spuszczalnej kawy, żeby dostać tak zwanego kopa, żeby móc swobodnie nagrywać. Przepraszam, jest bardzo na chwilę, ale moje przyzwyczajenie do słuchania, czy ktoś idzie. O. Witam, jestem pani Bagley. Uważam, że zwycięskie przebranie powinno zwalić mnie z nut pełnią zacieleśnieniem honoru i waleczności.
Dobra. Już nigdy nie zagram w żadną grę wideo, nigdy. Dobra. Tak, nie ogarnię dzisiaj nic. Gdzie to było? Tak, przepraszam, że na tym speedzie jedziemy, ale... Na speedzie, że na szybkości jedziemy. Ja tylko wypełnię rozkazy. Okej. Okay. Spoko. Teraz mamy trójkę zawodników. Więc nie jest źle, będzie łatwiej nam teraz walczyć z nimi. 3 na 3. Tak, ale zapomniałem sobie jednemu naklejkę do tego. Przy jednej, bo to jest kobieta. Jest dużo łatwiej. Oczywiście strażnik, medyk i uczony. Oj. Mogą nas pokonać łatwo, ale przynajmniej teraz nie stracimy tak szybko naszego medyka, ponieważ skupiamy się na kimś innym. Tutaj. Dobra. Teraz medyk uleczy naszego strażnika, naszego przeciwnego nie, akurat dał na siebie tarczę. Tutaj salwa rakiet, tutaj będzie medyk. Czyli leczenie się. To jest dużo łatwiej, powiem wam, że tutaj jest walka dużo łatwiejsza, ponieważ nie trzeba... Nie no, trzeba oczywiście jest tak zwane QTE Quick Time Events, ale nie trzeba tak szybko. Oj, nie trzeba tak kilkanaście razy parunastu rzeczy. Kilkunastu rzeczy na raz naciskać. Wow, oczywiście nie licząc tego naszego WASD klasycznego. Ale to nie jest akurat trudne, bo tutaj palcami przejedziemy i mamy gotowe, a na przykład w takim South Parku tam jest przycisk atak, powiedzmy, tam jest nie atak, tylko taki zdolność wymaga naciskania AD. To jest tak napisane, jakbyśmy mieli naprzemiennie naciskać A i D, ale chodzi o to, że musimy naciskać razem. Więc ja tak przełączając się na chwilę na AD już przyspieszone, klikając dwoma rękami AD, nie zdążyłem zawsze wykonać jeszcze jednej rzeczy, czyli przyciśnięcia prawego przycisku myszy w odpowiednim momencie, co kończyło się uderzeniem oczywiście w przeciwnika, ale też we mnie, więc obrywałem zawsze za te moje AD. A dzięki temu, że ogarnąłem, że to nie trzeba AD naciskać a potem D, tylko AD razem, czyli AD, tak zwane AD, tak. Dzięki temu mogę ogarnąć dużo, dużo szybciej i dużo lepiej mi to pójdzie. Taka informacja, jeżeli chodzi o South Park, oczywiście gra może się pojawić na moim kanale, tak mówię z wyprzedzeniem, ale to jest pieśń przyszłości po moim kupnie oczywiście procesora, RAM-u, dysku twardego, oczywiście po rozbudowie tego komputera. Właśnie z racji takiej, że mam tam problemy czasem z przecinkami, jest podwójny tak jakby dźwięk, tak? To jest objaw oczywiście nie z przecinającego się komputera i tak dalej, tylko niespełniania wymagań w pełni. No oczywiście tam może minimalne spełniam, ale nic więcej poza tym. Więc nie dziwota, że się przecina. Oczywiście jeszcze przy okazji miałem odpalone nie przeglądarka, ale parę programów w tle, więc też RAM robił swoje. No, dużo szybciej, dużo łatwiej nam idzie właśnie z tym drugim pomocnikiem.
powiem wam szczerze. I tak, kurde, naprawdę ostatnio mam pomysły, które na razie się oczywiście nie wykonają. Nie dam rady, powiedzmy sobie szczerze, nagrać z czegoś z kimś, ponieważ nie mam takiej gry na razie, którą nagrywam ja. Do nagrania z kimś, a z serii nie chcę na przykład zaczynać nowej. Znaczy oczywiście mógłbym, mam miejsce na dysku na nagrywanie kilku serii naraz, ale chwilowo chcę się skupić na Custom Questie i ogarnąć mojego Football Managera. Ponieważ jest to, jeżeli chodzi o Football Managera, jest to wymagająca gra. Trzeba naprawdę, jeżeli chce się samemu od podstaw ustalić taktykę i tak dalej, trzeba naprawdę ogarnąć tego Football Managera, jeżeli chce się wygrywać. Bo takie ciągłe ustalanie taktyki z sieci, ściąganie taktyki po prostu czyjejś, nie przysporzy mi łatwości w tworzeniu własnej, powiedzmy, dostosowanej do danej drużyny taktyki. Bo na przykład grając z takim, powiedzmy sobie, klubem z Wysp Owczych bądź z tam powiedzmy 12 Ligi Angielskiej, oczywiście mówię to nie, że nierealnie, tylko realnie jest 12 Liga Angielska oczywiście, ale to w edytorze danych można odblokować, dodaję takie ligi właśnie gracze, więc grać z takim klubem z 12 Ligi Angielskiej nie znajdziecie taktyki taką, jaką ten klub rozgrywa. Identycznej taktyki, jakiej używa ten klub, ponieważ nie ma raczej zbyt wielu fanów takich graczy, zbyt wielu fanów takiego na przykład klubu i dodatkowo nie ma nigdzie napisane, jaką taktyką oni rozgrywają. Można to oczywiście domyśleć się, bo na przykład jeżeli są już informacje w gazetach, to oczywiście po rozłożeniu... zaraz pójdziemy. Po rozłożeniu danego klubu, po ułożeniu nie danego klubu, tylko po rozłożeniu zawodników, bo zazwyczaj zawodnicy są przedstawiani w mediach. Nie mam mowy, nikomu nie można powiedzieć, chyba że Pablo albo Derek powiedzą inaczej, które to są ninja. To zazwyczaj jest tak, na przykład napisany bramkarz, potem bramkarz, myślnik obrońcy, myślnik pomocnicy i tak dalej, myślnik napastnicy. Ale czasem się trudno domyśleć, w jakim ustawieniu. Oczywiście w ustawieniu, ile graczy na danej pozycji jest łatwo, ale ile graczy, w jakim rozłożeniu, czyli taktycznym, czyli powiedzmy sobie, czy grają na przykład z taktyką, gdy mają 5 pomocników, czy grają taktyką 4-5-1, czy grają taktyką 4-2-3-1, bądź 4-4-1-1 i tak dalej, jest ciężko zorientować się po takim rozłożeniu. Na przykład ja mam ciężko nadal ogarnięciu ulubionej taktyki, ustawienia taktyki mojego klubu ulubionego. Jest to trochę głupota, ponieważ jeżeli się interesujemy tym klubem, to powinienem takie rzeczy wiedzieć. Aczkolwiek często jest to spowodowane nie samym trudnością w znalezieniu tej taktyki, tylko często u nas w tym moim klubie ulubionym się zmieniał menadżer ostatnimi czasy. Od Piotra Mandrysza do Kamila Kiereścia przyszło chwila. Był Piotr Mandrysz, który odnosił oczywiście w pierwszej lidze, potem był zwolniony, ponieważ nie przedłużył kontraktu, potem był... nie pamiętam na pewno kto. Potem był Jan Żurek po zwolnieniu tej osoby, która była po Piotrze Mandryszu. Później po Janu Żurku przyszedł nie Kamil Kiereś, tylko przyszedł Przemysław Cechesz.
A po Przemysławie Cechę. Nie, już wiem. Był tak. Piotr Mandrysz, Jan, Piotr Mandrysz, Tomasz Fornalik. Właśnie Tomasza Fornalika zatrudniono. To jest brat oczywiście naszego byłego selekcjonera reprezentacji Polski oczywiście i aktualnego menadżera ruchu Chorzów. Właśnie po Tomaszu Fornaliku zatrudniono Jana Żurka, który jest w menadżerze zaznaczony jako... Naprawdę, z mojej strony nie żartowałeś, naprawdę jesteś pogrążony potworów. Proszę Państwa, my trzymamy się od tych porów z daleka, ale do tego zabieranie ich rogów jest trochę okrutne. Nie sądziliśmy, że to naprawdę zrobicie. Zresztą nieważne, bo nam zabaw się dobrze tam na górze. Okej, mamy coś, co pomoże wam w waszej misji. Proszę, weźcie to. Super, cofam wszystkie złe słowa, które mówiłem o ninja. Dokładnie co mówiłeś. Nic takiego, po prostu on po prostu chce być w porządku. Po Janu Żurku przyszedł, jak mówiłem, Przemysław Cecherz. Po Przemysławie Cecherzu przed... Oczywiście mówię to w cudzysłowie, mój kochany trener, czyli Tomasz Hajto. Trener naprawdę, tak naprawdę to jest trener, który się na niczym nie zna. Nie mówię tu z powodu tego, że spuścił mój ulubiony klub do drugiej ligi, ale z powodu właśnie jego aroganckich zachowań. Nie mówię, że... Truć. Nie mówię, że ja wiem, że on ma arogańskie zachowania, ale jakoś tak nie pasuje mi ten Tomasz Hajto. Później po Tomaszu Hajcie... przyszedł oczywiście Kamil Kieleś, który jak pewnie wiecie, część z was wie, nie jest to oczywiście nie trener, tylko nie jest to, nie jest aktualnie mój klub ulubiony tam tuzą drugiej ligi, ponieważ był tak oceniany, że rozgromimy drugą ligę w Trymiga. Jesteśmy oczywiście teraz średniakiem, ale popatrzmy sobie na przykład, tak trochę z dupy mówię to, tak brzydko powiedziawszy. Tak, znalazłem temat, jeżeli chodzi o Costume Quest, znalazłem temat odnośnie sportu, ale przepraszam was bardzo za to. Cóż, jakoś tak powiedział mi znajomy, że jak już zacznę gadać, to nie skończę. No i popatrzmy sobie przykład z Zagłębia Sosnowiec, które spadło z ligi... spadło z drugiej... do drugiej ligi... Nie pamiętam w którym roku, ale 5 lat zajęło im awans do... powrót do pierwszej ligi. Więc nie jest to powiedziane, że musimy awansować. Oczywiście ja liczę, że awansujemy po roku. Teraz... na koniec sezonu będziemy mieli awans. Niezależnie od czego oczywiście, na którym miejscu, pierwszym, drugim czy trzecim, ale liczę na to, że będzie to awans. No częściowo właśnie dlatego, że w tym Football Managerze nie ma Polski drugiej ligi i trzeba czekać na te dodatkowe ligi. Plus jeżeli dogramy taką dodatkową ligę, nie możemy stawić sobie oceny naszej kariery. Tam achievementy i ta cała reszta się nalicza, to nie jest problem, ale po sezonie w Football Managerze mamy coś takiego jak ocena kariery. No i jest to z leksza nasza ocena, punkty, które zebraliśmy w ciągu kariery, czy tam w ciągu sezonu, jest z leksza dla mnie przydatna informacja, ponieważ wtedy wiem, jakim jestem graczem, czy jestem dobrym graczem, czy tam nawet kiepskim graczem, jeżeli chodzi o ustalanie taktyki, ale dobrze prowadzę ten zespół, czy tak i tak dalej. No jest to łatwe, aż łatwe. Jest to fajne do informacji, bo wtedy wiemy, jakim jesteśmy graczem. Tak samo jak macie rankingi w takim CS-ie, którego poniekąd nie gram, poniekąd nie gram z powodu tego, że są tam mikropłatności, tak samo zrobiono w Paydayu, ale to... w
Payday, który oczywiście chciałem dla was nagrywać, jeżeli bym go kupił. Nie kupiłem, aczkolwiek dostałem bibliotekę od znajomego, dzięki temu mogłem grać tego Paydaya przez jakiś czas. Mówię tutaj oczywiście o Payday 2. No ale jeszcze jest możliwość nagrania gry, która jest kooperacyjna, jest to nasz kooperacyjna. Możliwe jest to, że nagram sobie jakiś odcinek randomowy, może jak wam się spodoba, to nie będzie randomowy odcinek, a jakaś seria z Left 4 Dead, z jakichś randomowych typowych map, które zrobili gracze. Nasza społeczność skupiona właśnie wokół Left 4 Dead. Nie pamiętam, czy mam jedynkę, czy dwójkę. No ale wiem, że Left 4 Dead mam, bo rozdawali za darmo. Wow. Ten cios był mocny. No i tak, tam chciałem kiedyś właśnie, grając z tego Left 4 Dead, zresztą jest bardzo za te informacje ze streama, ale nie pozbędę się tego, nawet jeżeli jestem offline. Musiałbym przejść całkiem w tryb offline na Steamie, żeby nie dostałeś tych powiadomień. Nie chcę mi się po prostu męczyć z tym streamem, z tymi powiadomieniami. Ja właśnie dlatego przechodzę w tryb offline, więc często znajomy się znajomy czy tam osoby, które, z którymi rozmawiam wcześniej, nie myślę, że ja już poszedłem spać, ale daję radę. No cóż, jeżeli chodzi o tego, te powiadomienia, po prostu będą te powiadomienia cały czas. Czy moglibyście, ten gruby fioletowy potwór ukradł mi moją kartę strasznych słodkości z wilnymi żukami. Czy moglibyście ją dla mnie odzyskać? Mam za to kartę, której potrzebujecie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć twoich kart, ale szukanie ich będzie całkiem super frajdą. Nie cierpię tych kości. Wiem, że jest potworem i w ogóle jak... Ale jak on tak może, tak po prostu zbierać z dzieciom kartę strasznych słodkości. Tak. Jedziemy. Dobra, jeszcze tylko ten sklep i jeśli to będzie potwór. A dobra. Czyli jest to albo do sklepu pisem, jak mówiłem, albo do inaczej. Dobra, ja się chowam tutaj. Albo nie, chwila. Przede z wami jeszcze do... No dobra, powalczymy jeszcze przyjeżdżając do zapisu, ponieważ chcę zapisać sobie tę rozgrywkę. Zapisałeś się automatycznie teraz przy rozmowie z tym youtuberem, z tym graczem, znaczy z tym chłopakiem, który szuka swojej karty w strasznych słodkości z oswiecłymi żukami. Tak, ostatnio gadając ze znajomym, gadając ze znajomym na Teamspeaku, grał w sobie i The Huntera i tam powiedział, jak on do, oczywiście The Hunter to jest gra, której polujemy na zwierzęta. No tak trochę głupio, ale oj. Dlatego mówię, ale Polunz mówił, jak on przecież, jak on mógł nie zginąć, jak przecież dostał paręnaście strzałów ode mnie, nie? Przecież on ma dziurę, dziurę po kulach. No to mi się przypomniała scena, jeżeli kojarzycie, taki youtuber jest, Klotus, oczywiście to jest youtuber, to jest postać niebagatelna, nie wiadomo, czy to jest troll, który ma taki głos, czy to jest osoba, to jest po prostu chłopaczek, który ma... Wróć, czy to jest troll, który udaje taki głos, czy to jest osoba, która ma taki głos? No i jego... jedna z jego wypowiedzi brzmiała tak. Ale to są... jakoś ale wróć, nie zacytuję jej dosłownie, bo nie ogarniam jej. Ale tam było tak, że kule... zostają takie te... kule po dziurach. Zamiast... powiedział zamiast kuli... oczywiście zamiast dziurę po kulach, to kule po dziurach. On jest naprawdę dziwną
postacią na polskim YouTubie. Już... oczywiście... o... już tam... ja już dawno, pewno przyjrzę, nie słyszałem o klocuchu, jeżeli chodzi o takie na bieżące informacje. No ale jeżeli chodzi o tak niebieżące informacje, to właśnie ja to pamiętam bardziej nie dlatego, że ja go oglądam czy coś, ale kiedyś tak przeglądałem sobie z całego YouTube'a, znaczy z tego. Tak trochę się nie skupiłem na rozgrywce, ale naprawdę oglądając sobie tak z ciekawości najlepsze momenty kiedyś. Tak przejrzałem sobie całość, najlepsze momenty na przykład z Roka, z Roya, tych popularnych youtuberów, których nie oglądam już. Znaczy, których nie oglądam. Roka oglądałem, ale zdenerwowałem się, kiedy nagrał... kiedy nagrywał nie Hitmana, tylko nagrywał Max Payne'a, mówiąc, że nagrywa to fabularnie. Nagrywa to nie dla fabuły, a dla... Sadie, masz coś skutecznego przeciwko jednym mentrom? Moje znaczki dla mnie wywiesią kopatek dla wszystkich pozorów. Latający nagrobek. Czarny kot albinos. Żuchwa wilka. Napar wiedźm. Ale nie jesteś nic. Powiedział, że nagrywa to. Wy nie znaleźliście się nawet. Mój adres jest oczywiście przeklętny. Że nagrywa to nie dla fabuły, a dla... Znaczy, że fabularnie już to przeszedł, tą grę przeszedł, więc może się skupić na nagrywaniu, ale jak wiemy, znaczy jak wiem, z tego co wiem, to właśnie nagrał to. Nagrał to po prostu i w pewnym momencie nagrania nie wiedział gdzie iść. No jak ja oczywiście, ale ja tego Costume Quest, tak mówiłem, przechodzę nie któryś raz z kolei. Tylko nagrywam go oczywiście tuż po wydaniu spuszczenia. Zacząłem nagrywanie tuż po wydaniu spuszczenia, więc jak wiecie, jestem z tym Costume Questem na bieżąco. Nie licząc moich czasem zacząć grania w pokroju 2-3 do 5 minut samej gry. Początku gry, więc początek zawsze wiem. Jeżeli gram w coś, początek wiem, ale jeżeli nagrywałbym coś później, tylko zaczynając początek, to oczywiście nie martwcie się, że nagrywam to przechodząc już to raz albo widząc na jakimś YouTubie. Jeżeli będę widział dany film, to daną serię, to oczywiście powiem wam, żebyście na przykład nie wkurzali się, znaczy nie mówili mi o plagiat, czy o tam, że robię to tak jak tam jakiś tam YouTuber. No ale po prostu ja to będę robił po swojemu, ale znaczy po swojemu, będę to robił w miarę dobrze, tak żeby było najlepiej, ale tak, cóż, rozgadałem się trochę. W tym odcinku może było trochę więcej gadania, nie przymulanie, ale jest to też spowodowane się tym, że nagrywam teraz już na spokojnie, już nie mam takiej dozy ziewania, jak pomyślę o ziewaniu, to ziewam. No już nie mam takiej dozy ziewania do zespania. Więc cóż, do zobaczenia. Tak, pamiętajcie o skomentowaniu odcinka. No i nie zasubskrybowaniu mojego. Zasubskrybowaniu mojego kanału, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście jak mówię, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, polećcie go filmę znajomym. Wiem, że kiepski jestem w nagrywaniu, ale naprawdę muszę ustalić sobie porę, w której będę nagrywał, w której nie będę ziewał. Nie będę zmęczony, ale nie będzie mi nikt przeszkadzał, więc do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie, cześć.